Dzień dobry, nazywam się Jarosław Senator, jestem product Ownerem w banku BNP Paribas i zajmuję się częścią Go Online Business, tą właśnie odpowiedzialną za wyciągi bankowe. Agendą dzisiejszego spotkania, o czym będę mówił, będzie od kiedy i gdzie są i były też dostępne wyciągi w Go Online Business. Opowiem o zmianach na wyciągach, elementy zgodne z poprzednią wersją. Uwypukle pokażę, y, wymienię, zmiany w nowych wyciągach, y, wskażę różnice, zmiany w nowych wyciągach opowiem o codziennym dostarczaniu, y, potem będzie prezentacja w Go Online Business, y, pokażę w systemie, gdzie te funkcjonalności, o których opowiadam, Op będę opowiadał y, są. No i na końcu odpowiem na pytania, które Państwo mogą zadawać y, na czacie cały czas. Y, te pytania się wyświetlą na końcu i będę odpowiadał na wybrane z nich. Od kiedy i gdzie są były dostępne wyciągi Go Online Business? Od 4 lutego 2008, czyli już 15 lat temu y, udostępniliśmy wyciągi y, w systemie tym niebieskim i one tak przez tyle lat funkcjonowały, mieliśmy kilka fuzji z różnymi bankami. No i przyszedł czas, by ten system odświeżyć, by on był inny, nowy, zgodny z trendami nowego, nowych bankowości internetowych. Dlatego też podjęliśmy decyzję o budowie nowego systemu Go Online Business, tego zielonego. No i przyszedł ten dzień, 8 września wieczorem, kiedy zdecydowaliśmy, że wyłączymy dostęp do starych wyciągów z tej starszej części systemu. Natomiast od razu powiem, że od 27 stycznia udostępniliśmy nowe wyciągi. Te wyciągi były cały czas w systemie nowym. Były w menu pod opcją wyciągi bankowe, wyciągi wygenerowane, też na liście rachunków było widać... Ostatnie wyciągi. Klienci już mogli z nich korzystać. Też od razu powiem, że były też eksporty, które są dostępne od tego 27 stycznia. No i cały czas w tym samym miejscu można szukać tych funkcjonalności, o których teraz mówię. Zmiany w wyciągach. Elementy zgodne z poprzednią wersją. Na pewno. Będzie kontynuacja numeracji, jest kontynuacja numeracji. Yy, numer wyciągu dzienny składa się z trzech cyfr roku yy, po slaszu i po slaszu kolejnym yy, jest mnemonik BPL. Oznacza to, że jest to wyciąg dzienny. Yy, taki, taka numeracja obowiązywała w starym systemie i taka obowiązuje w nowym i jest ciągłość. Są też wyciągi miesięczne, ich numeracja też jest zgodna. Tutaj akurat MM to jest numer miesiąca dwucyfrowy, pod czym slash rok y, i slash mnemonik M oznaczające, że jest to wyciąg miesięczny. Yy, generowanie wyciągów do PDW przez użytkowników na listę wygenerowanych. Yy, to jest zgodne, to przenieśliśmy. Wyciągi wygenerowane znajduje się taka funkcjonalność, jeżeli klienci korzystali z generowania wyciągów do plików PDF, to to jest w wyciągach wygenerowanych w nowym systemie. Jeżeli korzystali z harmonogramów automatycznego generowania, to także te harmonogramy są przeniesione do nowej części, do opcji wyciągi wygenerowane. Cykle automatycznego generowania, właśnie o nich wspomniałem, są, są dostępne, ale też rozbudowane, o czym za chwilę powiem. Zmiany w nowych wyciągach, różnice. Przede wszystkim szata graficzna, podobna do raportów z historii transakcji. System nowy zmienił się już dwa lata temu, jeśli chodzi o prezentowanie historii transakcji z rachunków. No i wyciągi niejako są kontynuacją tego trendu szaty graficznej, czyli są bardzo podobne do historii transakcji i musiały być takie, by zachować spójność systemową. Więc wyciągi bankowe są, są inne od starej części niż w starej części, natomiast no spójne z historią transakcji w nowym systemie. Nie ma wyciągu za dzień bieżący. Zrezygnowaliśmy z takiego pojęcia i z takiej możliwości prezentacji wyciągów, dlatego że one przysparzały klientom wiele problemów. Chodzi o to, że wyciąg to jest coś, co jest potwierdzone jest to raport potwierdzający wszystkie operacje wykonane w określonym dniu. Jeżeli korzystaliśmy z wyciągu z niebieżącego, my w tym, w tym raporcie nie dawaliśmy numeru, sugerowaliśmy, że on jest niekompletny. Natomiast teraz nie ma wyciągu z dnia bieżącego. Jest historia transakcji z dzisiaj i zrobiliśmy takie przejście w prawym górnym rogu, które się nazywa przejść do historii transakcji z dzisiaj. Tam w sposób precyzyjny pokazujemy, co się dzieje na rachunkach w dniu bieżącym. Saldo po operacji najczęściej domyślnie włączone. Tak, jest włączone od dwóch lat y, na historii transakcji. Widzicie Państwo, że większość, znaczy większość klientów widzi, że, że saldo y, po operacji y, doskoczyło, jest, jest prezentowane, natomiast od jakiegoś czasu można je wyłączyć, ale można je wyłączyć poprzez przełączenie przełącznika. Natomiast y, informuję, że możemy domyślnie wyłączać saldo po operacji. O czym też wspomnę, jak to zrobić w dalszej części prezentacji. Jeżeli Państwo przeszkadza jako firmie prezentowanie salda po operacji na raportach typu wyciąg czy historię transakcji, można je wyłączać, ale może, może jest, to, jest to irytujące. Może chcecie Państwo, żeby to nie było włączone domyślnie, to będziemy, będziemy to mogli zgłosić do banku, powiem jak za chwilę. Cykle do automatycznego generowania wyciągów do MT940. Można ustawić automat, taki jak wcześniej był możliwy do ustawienia dla PDF-ów. Tym razem można ustawić dla MT940. Nowy system został rozbudowany o automatyczne generowanie MT940, tak by rano, jak tylko wyciągi będą przygotowane, już te MT940 z danych rachunków były gotowe na liście do pobrania. W wyciągach wygenerowanych. Widoczność ostatniego wyciągu dziennego przy rachunkach. Przy rachunkach, tuż po zalogowaniu, pojawiła się kolumna, ostatni wyciąg, jego data. Pokazuje, jak rachunek, jak rachunek jest uposażony w wyciąg ostatni i pokazujemy, kiedy ten wyciąg ostatni się, się wygenerował. Yy, czyli za jaki dzień tak naprawdę. Yy, I można do niego bezpośrednio przejść, yy, czyli lub się zorientować, że w ogóle były operacje, że wyciągi są wygenerowane tam yy, w tych miejscach. Yy, na liście też prezentujemy, czy wyciągi są gotowe do wybrania, czy nie. A w zasadzie ostrzegamy, jeśli, jeśli nie są jeszcze gotowe. Yy, zestawienie ostatnich wyciągów za wybrany yy, okres. Czyli wyciągi bankowe, w menu wyciągi bankowe mamy listę wszystkich wyciągów za wybrany okres. Domyślnie jest to 7 dni wstecz, można to oczywiście rozszerzyć, ja to potem będę pokazywał. Wyciągi są zestawione, widzimy, które rachunki raportują, że były transakcje w poprzednie dni robocze, można je też hurtowo zbiorczo pobrać. Lista dostępnych wyciągów miesięcznych. Nie było y, czegoś takiego w starym systemie. Nowy system ma zakładkę dzienne, miesięczne, też to pokażę. Tam jest lista y, wszystkich dostępnych wyciągów miesięcznych. Tam też pojawiają się wyciągi miesięczne y, za miesiące, w których nie było też transakcji, czyli tak zwane zerowe wyciągi, y, wyciągi miesięczne. Pobieranie wybranych wyciągów na kliknięcie Pobierz do wielu PDF w ZIP. Czyli zaznaczamy wyciągi bankowe, opcje, opcje, wszystkie wszystkie rachunki, które mają zaraportowane wyciągi z określonych dat. Jeżeli klikniemy przycisk Pobierz, to nie pobierze do jednego ZIPa a wszystkie PDF-y i, i je zapisze u Państwa na... Na komputerze, w którym, na którym jest otwarta przeglądarka, pobieranie wybranych wyciągów na kliknięcie pobierz do jednego MT940. Też można wybrać MT940 format. Tam się pojawiają do wyboru szablony eksportu. Jest ich sześć predefiniowanych i można, można któryś z nich wybrać, ten, który Państwo najczęściej używają. Ich nazwy są bardzo podobne do nazw w starym systemie. I w jednym pliku MT940 mieć zestawienie wszystkich rachunków, wszystkie MT940, wszystkie wyciągi z danego okresu tego właśnie wskazanego. W MT940 i innych eksportach sortowanie transakcji rosnąco. W eksportach zdecydowaliśmy, że wyciągi są, transakcje na wyciągach są posortowane rosnąco, dlatego że zakładamy, że dane są wczytywane do. Systemów, które Państwo zasilają tymi, tymi raportami MT czy, czy XML czy, yy, czy CSV-ki, one są, one są posortowane rosnąco, czyli zgodnie z, z kolejnością księgowania transakcji na rachunku o czym zakładamy, że w systemie finansowo-księgowym czy RP klient może je sobie sortować yy, odwrotnie lub po kwotach lub po kontrahencie różnie. Yy, natomiast tu są kolejno i tak zawsze będzie. Yy, na liście wygenerowanych wyciągów MT940 dla rachunków yy, są one w oddzielnych plikach. Yy, wyciągi wygenerowane. Jest to widok dla wielu użytkowników firmy i zrobiliśmy tak, by użytkownicy, różni użytkownicy firmy mogli te wyciągi pobrać, bo przecież może się zdarzyć, że jeden użytkownik ma dostęp do wszystkich rachunków w firmie, a inny tylko do, do jednego. Zatem dekomponujemy je per rachunek po to, żeby każdy miał szansę zapoznać się z tym wyciągiem, pobrać go. Zeskładować na, na tym komputerze, na którym jest odpalana przeglądarka. Zmiany w nowych wyciągach, codzienne dostarczanie. Wytłumaczę, jak teraz wyciągi są dostępne, kiedy. Wyciągi są dostępne po przetwarzaniu systemu centralnego banku. Tak nie było. Tak nie było w starym systemie. I to jest różnica. Teraz wyciąg, na wyciąg trzeba poczekać, aż system centralny potwierdzi jego kompletność. Stary system tego nie miał. Miał to pojęcie wyciągu z dnia bieżącego i był najczęściej w nocy czy nad ranem dostępny, bo system nam się przetwarza. No, także że, że już mniej więcej przed piątą kończy, ale bywa różnie. System centralny, jego przetwarzanie zależy od ilości transakcji w danym dniu i też czasu czy ilości dni, za które przetwarza transakcje klientowskie w ramach całego banku. Więc jest to czas ruchomy. To nie jest Czas stały i nie można powiedzieć, że, że system centralny przetwarza się zawsze na piątą rano, czy na trzecią. Nie, jest to, jest to różnie. Przetwarzanie systemu centralnego kończy się często rano, bywa, że w środku nocy, bywa, że, że tuż po północy też się tak zdarza. Zatem wyciągi, które teraz zbudowaliśmy i Państwu są dostępne w nowym systemie, bardzo od tego czasu zależą i bywa, że będą dostępne yy, nad ranem o 3.30, 4.00, 5.00, może tak być. Yy, najczęściej będą wyciągi dostępne między 5.00, 6.00 rano yy, i szacujemy mniej więcej w 80-kilku procentach, że tak będzie. Z będzie się zdarzać, że w związku z tym przetwarzaniem systemu yy, mogą być nieco później. Dlatego, dlatego o tym mówię. System informuje o niedostępności wyciągów za poprzedni dzień roboczy. Stary system tego nie miał, bo prezentował wszystko od razu i nie kontrolował, czy dzień jest kompletny, czy nie. Zdarzało się różnym klientom, że pobrali wyciąg, on był niekompletny i chcieliśmy to wyeliminować. Dlatego system teraz informuje o niedostępności wyciągów. Za pomocą takiego trójkącika ostrzegającego. On jest widoczny i w wyciągach bankowych, w wyciągach wygenerowanych, a także na liście rachunków. Jest on po to, byście Państwo byli poinformowani, że, że, że będzie wkrótce dostępne za poprzedni dzień roboczy. To dotyczy właśnie poprzedniego dnia roboczego. Przy zakładce miesięczne dotyczy poprzedniego miesiąca. Jak się zmieni miesiąc, oczywiście. System informuje o procesie przygotowywania wyciągów. Wyciągi, jak system centralny skończy przetwarzanie i wystawi nam salda. Które, które są częścią taką dość, dość znamienitą dla wyciągu, bo, bo saldo początkowe i końcowe jest częścią zasadniczą tego raportu, to, to my musimy jako bankowość internetowa Go Online biznes musi ten wyciąg przygotować w tej formie takiej, którą, na którą Państwo czekują, więc to trwa parę sekund, paręnaście sekund i bywa, że pojawi się taki żółty komunikat od śwież, yy, yy, który, yy, który właśnie yy, powinien po, poinformować, że jesteśmy w procesie tego przygotowywania i za chwilę zniknie, wyciągi powinny być dostępne. Automatyczne generowanie wyciągów uruchamiane jest, jak tylko są one dostępne. Czyli jeżeli państwo zbudują automaty, takie na przykład, które będą codziennie budować wyciągi MT czy wyciągi PDF, to one będą dynamicznie same się przygotować wtedy, kiedy wyczują, że już są dostępne te, te, te salda i że system centralny nam się przetworzył, że, że wszystko jest kompletne i wtedy klient otrzyma wyciągi. Najczęściej będzie to bardzo rano i... i Dążymy do tego, żeby, żeby ulepszyć, żeby to tempo dostarczenia było szybsze, ale też wcześniejsze, żeby było jak najwcześniej, żeby były do, dostępne salda dla wyciągów jak najwcześniej. Formaty eksportu wyciągów są zmigrowane ze starej części systemu, to znaczy zrobiliśmy odwzorowaliśmy wszystkie szablony eksportu, predefiniowane, a też przerzuciliśmy klientom w styczniu wszystkie szablony eksportu zdefiniowane przez klientów, przez użytkowników. MT940 można wygenerować za poprzedni dzień bezpośrednio z wyciągów, czyli będąc na wyciągach, yy, można bezpośrednio z wyciągów przejść do, do szablonów eksportu i tam wygenerować MT, yy, ale też z wyciągi, yy, z wyciągi bankowe, w menu wyciągi bankowe, yy, wybrać sobie konkretne wyciągi, kliknąć. Pobierz, system pyta, czy PDF, czy MT. Jeżeli wybierzemy MT, to oczywiście za chwilę pokażę, to, to będzie można je pobrać w takiej formie, w takiej stronie kodowej yy, dla polskich znaków, jaką państwa akceptują, jakie, państwo, jak, je, jakie akceptują Państwa systemy finansowo-księgowe. Eksporty do formatów XML, CSV i innych własnych dostępne po kliknięciu. Przejdź do szablonów eksportu wyciągów. To jest w prawym górnym rogu wyciągu. Szybki skrót do, do przejścia e, w taki, taki tryb. E, teraz e, teraz e, będzie chwilka przerwy. Ja zaloguję się do systemu i pokażę, tak jak obiecałem, e, na żywym organizmie, jak to, jak to wygląda w systemie Go Online Business. Proszę chwilę poczekać, ja już się loguję. Prowadzę sms -y. akurat mam taką metodę yy, logowania i autoryzacji. Zalogowałem się, proszę zobaczyć. Yy, po zalogowaniu widzicie państwo tak jak tutaj ja jestem podłączony do takiej testowej firmy gdzie widzimy listę rachunków przy tej liście znajduje się kolumna na tej liście znajduje się kolumna ostatni wyciąg i mówi że dla rachunku tego głównego podstawowego ostatni wyciąg to jest numer 70 z 11 września co też sugeruje że, że wczoraj nie było żadnych operacji Wchodząc na ten wyciąg mam dostęp do, do po pierwsze konkretnego wyciągu, mogę go pobrać, drukować, mogę skoczyć do historii transakcji z dzisiaj, czyli tak naprawdę spojrzeć jakie są obroty na tym rachunku teraz, na dzisiaj, przejść do szablonów eksportu wyciągów, ale także się przemieszczać pomiędzy wyciągami za pomocą tych strzałek. Czyli wyciąg 69, 8, tu daty się zmieniają automatycznie, raport, raport się podmienia, na liście transakcji się prezentują odpowiednio, nagłówki się zmieniają, pokazuje system salda, początkowe, końcowe, też podpięty jest rachunek powiązany, w tym przypadku powiązany, powiązanym rachunkiem jest najczęściej rachunek VAT, jego salda na ten dzień są prezentowane tutaj, czyli jest to też dogodne, jest to na ekranie zaprezentowane na każdym wyciągu. To jest widok, który jest bardzo przydatny dla klienta, który ma niedużo rachunków. A jak ma jeden plus VAT, który jest dla płatności podzielonej obowiązkowy, no to może sobie klikać poprzez takie przejście i pobierać konkretne wyciągi. My ten system zbudowaliśmy tak, by było dogodnie pracować klientom, użytkownikom różnych firm, małej, większej, która ma więcej rachunków lub takiej, która pracuje grupowo, czyli wielu użytkowników w różnych działach finansowym, billingowym czy, czy kadrowym, wymienia między sobą takie dane, albo ktoś przygotowuje wyciągi dla innych działów, to, to przygotowaliśmy różne, różne miejsca do korzystania z wyciągów. Pierwszym to jest właśnie to, czyli ten skok bezpośrednio z listy. Drugim widokiem to są wyciągi bankowe. Ja te różnice będę starał się wytłumaczyć. Wyciągi bankowe są widokiem stricte danego użytkownika. Czyli ja, jako użytkownik, jeśli obsługuję i nie chcę się dzielić wynikiem, wy, wynikiem tych raportów pomiędzy użytkownikami systemu Go Online Business, w rozumieniu takim, że, że użytkownicy tu wchodzą i widzą. Tak, ja pobrałem y, lub nie pobrałem, to tu tego nie ma. Tu pracujemy, pracujemy ad hoc, y, czyli ja na przykład widzę te 7 ostatnich dni, mogę sobie wybrać widok y, 30 ostatnich dni wyciągów. Przeplatają się tu rachunki, dlatego że system pokazuje chronologicznie sortowane, y, y, malejąco y, tutaj wyciągi, pokazuje ich daty. Można sobie wybrać rachunek konkretny. Czyli, czyli ten, który nas interesuje, jeśli jest ich więcej, to, to po prostu przefiltrować je. Natomiast co jest fajne, że można tutaj je zaznaczyć wszystkie lub na stronie lub wszystkie i ten przycisk Pobierz, który, o którym mówiłem, jest na tyle wygodny, że ja wskazane wyciągi chcę pobrać od razu i szybko i w tym przypadku system mnie pyta, czy... Ja chcę je w formacie PDF i to, co wspomniałem w prezentacji. Wówczas system wszystkie te wyciągi y, wrzuci do pliku zip i tam będzie mnóstwo tych PDF-ów, no tyle PDF-ów, ile, ile wyciągów. Y, ja to może zademonstruję, jak to kliknę. Jest ich tutaj y, kilkanaście. System je wrzucił do pliku zip. Jeżeli otworzę plik zip, to to wszystkie te wyciągi są w PDF-ach, czyli bardzo wygodnie i szybko. Tak nie było w starym systemie, nie było tak szybko. Dla klientów, którzy, którzy chodzą rano, chcą uzgodnić transakcje z poprzednich dni roboczych w postaci wyciągu, taki, taki dostęp jest bardzo wygodny. Jeżeli klikniemy pobierz i wybierzemy MT 940, czyli chcemy zasilać nasze systemy finansowo-księgowe, billingowe, kadrowe, jakie, jakie tylko Państwo chcą zasilać. To system pyta, jaki rodzaj szablonu eksportu wykorzystać. Oczywiście domyślnie jest to wyciąg bankowy MT 940, bo wiemy, że jest to najczęściej używany przez naszych klientów szablon. No i mamy te następne pięć oprócz tego, które są dostępne i były dostępne i są dostępne w systemie Go Online Business. W y, części niebieskiej nadal mamy te szablony dostępne. My tego nie wyłączyliśmy. Jeżeli Państwo gdzieś zauważą, że jest różnica choćby o jeden znaczek, który przeszkadza w zaimportowaniu... Zaimportowaniu transakcji typu wyciąg do państwa systemu finansowo-księgowych. Jest jeszcze szansa, żeby korzystać z eksportu w starym systemie. Ja to też pokażę. Jeszcze tego nie wyłączyliśmy, jeszcze jest, ale proszę nam zgłaszać wszelkie różnice. To, to jest oczywiście odtworzone, bardzo mozolnie tak, by wszystkie przewidzieć warianty, drobiazgi, które które w tych szablonach y, produkują nasze pliki wyciągowe, ale może się coś zdarzyć i na to uczulam i proszę o zgłaszanie tego typu, y, typu, typu uwag. Y, jeżeli wybiorę MT940, wybieram stronę kodową, najczęściej jest to strona Windows, czyli kodowanie polskich znaków, y, klikam Pobierz i system nam zbierze te wszystkie wyciągi do jednego pliku, wyciąg bankowy NT 940 yy, i wszystkie te rachunki będzie można wczytać jednym, jednym importem tam w systemie finansowo-księgowym. Czyli to jest widok, przypominam, dla użytkownika. On pracuje samodzielnie i użytkownik, yy, inny użytkownik w firmie nie wie, że on tutaj pobrał takie pliki, bo to się pobiera bezpośrednio na stację roboczą tego użytkownika. Natomiast wyciągi wygenerowane to jest kolejny widok wyciągów. Ja jeszcze, jeszcze tutaj akurat nie wyłączyłem nigdy tego samouczka, który mówi, do czego one służą. Można go tu oczywiście odklikać, żeby się nie pojawiał więcej. Ja tak w wyciągach bankowych już go wyłączyłem, dlatego Państwo tego nie widzieli. Ale tutaj jest to inna lista, lista, która jest znowuż widoczna dla wszystkich użytkowników, oczywiście zgodnie z uprawnieniami, bo użytkownicy nie, nie każdy ma dostęp, może nie każdy mieć dostęp do wszystkich rachunków danej firmy, więc widzi tylko te, do których ma dostęp. No i tutaj są statusy, czyli czy klik już został pobrany, czy nie pobrany, widać kto go tworzył. Tworzył go bank, to znaczy, że robiliśmy go automatycznie rano. Tuż po dostępności, y, dostępności wyciągów y, system wygenerował, y, wygenerował raport. Wygenerował ten raport y, y, w zakresie wyciągów 68-70. Jest to, jest to też pokazane, za jakie dni robocze ten wyciąg... Y, ten wyciąg y, obowiązuje, y, kiedy został wygenerowany, czyli dziś. Y, też dotyczy jakiego rachunku, jakiej jest formie. Y, I to wszystko też można pobrać hurtem, zaznaczyć, y, pobrać y, i wtedy się statusy będą zmieniać, że to już zostało pobrane. Zatem, zatem jest to inny widok. Y, ja też zachęcam Państwa do y, takiego wybrania sobie y, tej opcji wyciągów, która najbardziej Państwu pasuje, która pasuje do flow w danej firmie, czyli czy, czy ja biorę wyciągi, Zapisuje je na dysku i cała firma je obsługuje, czy jednak w systemie Go Online Business jest taki, takie miejsce, gdzie, gdzie wszyscy użytkownicy, logując się, widzą: aha, one są, ktoś już je wziął lub nie. Y, widzimy też ilości transakcji. Y, można tutaj, proszę zauważyć, y, y, zestawiać je oczywiście za okres. Natomiast jest różnica, bo tutaj MT940 są per rachunek. Tylko dlatego per rachunek by każdy miał szansę je pobrać, bo gdyby były za wiele rachunków, to, to oczywiście by była trudność zaprezentowania to osobie, która by nie miała do jednego z tych rachunków dostępu. Dlatego to zdekomponowaliśmy per rachunek. Jak się je generuje? No i tutaj mamy dwa, yy, dwa procesy. Jeden proces to jest generuj wyciągi. To jest tak ad hoc, czyli ja w tej chwili wchodzę i mówię, chciałbym wygenerować wyciąg, i wygodnie jest, bo nie musimy, yy, nie musimy dla każdego rachunku go generować. Tylko mówimy, że wygeneruj mi wyciągi dla tych dwóch rachunków albo wszystkich. Yy, mają być dzienne lub miesięczne za wczoraj. No i generuj mi mimo braku transakcji, to znaczy też zerowe można. Zestawić. No i ja wiem, że ja wczoraj nie miałem, nie miałem transakcji, więc Państwo widzieli, że ostatni wyciąg dla rachunków na, tym, na, na, na tych kontach był 11 września, więc wczoraj za 12, ale chcę mieć puste, więc będę je miał. Zlecam to. System mówi przejdź do listy, przechodzimy do listy. No i proszę, faktycznie zestawił dla obu tych rachunków, zestawił wyciągi dzienne o zerowej zawartości, bo zaznaczyłem, żeby te puste też dostarczył. Kto je zrobił? No zrobiłem je ja. Yy, jeszcze ich nie pobrałem, mogę je pobrać. Yy, I tak to wygląda. To jest yy, inne podejście do do obsługi wyciągów. Każde z nich prowadzi do tego samego celu. Pokazuje finalnie ten sam wyciąg. Yy, I taka była istota istota przygotowania tej funkcjonalności wyciągowej w nowym systemie dla Państwa. Obiecałem, że pokażę, pokażę jeszcze eksporty. Jeżeli wrócę do systemu granatowego, bo jeszcze to, to przełączenie jest, to w administracji narzędzia w eksporty szablony eksportu wyciągów jeszcze są i można z nich korzystać. Oczywiście będą przygotowywały zestawienia jeszcze po staremu, jeśli chodzi o eksporty. No i tu już od razu mówię, że kolejność transakcji w systemie niebieskim, czyli tym starszym, na eksportach względem systemu nowego może się różnić, dlatego że inne inne silniki, inne funkcjonalności przygotowują nam te zestawienia. Nowa technologia jest oparta na, na innych silnikach, które mają wyeliminowane mnóstwo wad, które miał jeszcze, jeszcze ten, ten silnik niebieski. Przede wszystkim są z definicji szybsze, więc też nam na tym zależało, by system po prostu był wydajniejszy. I to w zasadzie, jeśli chodzi o, o system tyle. Aha, jeszcze jest jedna ważna rzecz. W wyciągach, jak tutaj sobie wejdziemy w wyciąg, to Państwo, ja o tym też mówiłem w prezentacji, jest coś takiego jak saldo po operacji. Państwo najczęściej, najczęściej, bo, bo widzimy, że, że najczęściej tutaj u użytkowników jest saldo po operacji włączone, tak właśnie domyślnie, Natomiast można je wyłączać, bo wprowadziliśmy to w tym roku, że przełącznik jest. Kiedyś go nie było, teraz jest. Natomiast są klienci, którzy by chcieli, żeby ten przełącznik był ustawiony tak jak teraz widzimy, czyli żeby był zawsze wyłączony, co oznacza, żeby nie było tego domyślnie salda po operacji. Będzie je można włączyć zawsze, ale, ale domyślnie wyłączony. Jeżeli... Państwo chcą, żebyśmy przełączyli Państwa firmę, całą firmę w stan saldo po operacji wyłączone, należy to nam zgłosić. To zgłoszenie, to zgłoszenie może się odbyć w różny sposób. Pierwszy to do doradcy, drugi do helpdesku. Po kontakcie telefonicznym można do nas napisać korespondencję, ale też są tu włączone ankiety. Po piątym. Wejściu, czyli w szóstym wejściu wyciągi, wyciągi bankowe, czyli w to miejsce, lub wyciągi wygenerowane. System zaprezentuje ankietę oceniającą funkcjonalności. Tam jest ocena od 0 do 10 do wypełnienia. No i komentarz. I w tym komentarzu, jeśli Państwo napiszecie, że proszę o wyłączenie salda po operacji dla, dla mojej firmy, naszej firmy. To my przełączymy Państwa w stan wyłączenia. Po prostu nie wiemy, kto preferuje mieć saldo po operacji, kto nie. Yy, ono, przypominam, będzie zawsze możliwe do włączenia. Yy, to nie jest tak, że my pozbawimy Państwa salda po operacji, ono będzie możliwe zawsze do włączenia, ale już ad hoc, kiedy będzie potrzebne. Yy, no i w zasadzie, jeśli chodzi o o te zasadnicze elementy wyciągowe, o, na które chciałem zwrócić uwagę, to są tutaj jeszcze, jeszcze może jedna rzecz. Eksporty, skoro już mówiliśmy o wyciągach i pokazywaliśmy stare eksporty, to lista eksportów jest też w chmurce, szablonów eksportu jest w chmurce i szablony eksportu można sobie, no to już od dwóch lat jest tak, że, że można sobie je oznaczać jako ulubione, poprzez dodaj do ulubionych, jak się wejdzie w dany szablon. No i wyciągowe ja mam wszystkie w ulubionych, ale jak się tutaj wejdzie, to jest. Ja mam teraz usunąć z ulubionych, mogę usunąć z ulubionych, mogę dodać do ulubionych. Wówczas one są na wierzchu, czyli proszę sobie wybrać te, z których Państwo korzystają i je po prostu dodać do ulubionych, będą na wierzchu, co oznacza, że będzie łatwiej je wybierać, nie, nie szukając ich na liście szablonów za każdym razem, bo jest ich bardzo dużo. To jest lista szablonów eksportu. Część z szablonów przygotowywanych przez użytkowników, bo mamy też takie, które może sobie sam użytkownik przygotować, ale dużo jest predefiniowanych, czyli takich właśnie, które przygotował już bank, odtworzył je niejako ze starej wersji systemu. I to jest, to jest tyle, jeśli chodzi o zaprezentowanie. Teraz przejdziemy do części. Yy, pytań i yy, pierwsze pytanie. Bardzo ważna jest dla nas możliwość generowania w historii rachunku przelewów przychodzących z wyłączeniem przelewów wewnętrznych z tytułu VAT, NPP. Czy planują Państwo wdrożyć coś takiego? Yy, historia, na historii rachunku yy, są filtry i Prawda jest taka, że można, musiałbym, zastanowić się na tym, by takie filtrowanie Państwu yy, zaproponować. O ile go jeszcze nie ma, ja musiałbym się z tym zapoznać, ale. Yy, jest to możliwe do osiągnięcia. Pracuję od niedawna na stronie tego banku i na starej wersji robię większość przelewów. Ważna jest dla mnie funkcja odesłanie przelewu, czyli wejście na przelew, który przyszedł i odesłanie pieniędzy na to samo konto. Być może jest już ta funkcja w nowej wersji, ale jeszcze tego nie odkryłam. Yy, odesłanie płatności będzie, natomiast najpierw musimy Państwu te płatności nowe, nowe płatności, które planujemy udostępnić już w tym roku, odsłonić. Na początek, od razu jak odsłoniłem płatności, będzie możliwość wykonania ponownie płatności wychodzącej takiej samej. Odesłanie będzie w następnym kroku, jeszcze nie w tym roku, na początku przyszłego, w trakcie przyszłego roku, ale planujemy to zrobić. Czy z danego dnia potwierdzenie znajdę w historii transakcji, bo w starym systemie nie ma ich wysłanych. Yy, potwierdzenie transakcji jest dostępne w nowym systemie na historii transakcji i też na wyciągu, czyli wchodzimy w transakcję i można je, to potwierdzenie wygenerować. Tak jest, yy, bardzo ważne dla nas może generowanie z yy, historii z tytułu VAT, to już drugi raz. Yy, w starej wersji była możliwość wygenerowania wyciągów dziennych za dany okres od 1 do 31 w jednym pliku PDF. Jak to zrobić w nowej wersji? W nowej wersji w wyciągach wygenerowanych tam jest opcja, którą pokazywałem zresztą, generuj wyciągi i tam można wybrać sobie zakres. Jest to do zrealizowania. O której godzinie są generowane wyciągi? Ponieważ, gdy rano chcę wygenerować wyciąg bankowy z dnia poprzedniego, to często nie są jeszcze gotowe. Jak wspomniałem, najczęściej, najczęściej yy, do piątej już są. Dzisiaj na przykład były o 3.40. Yy, natomiast jest to ruchomy czas, tak jak wspominałem. Yy, w starej zak w wersji była zakładka inne, gdzie otrzymywałam od państwa raport z dostarczonych płatności masowych, który przynosiam do swojego. A to już jest pytanie do płatności masowych. To nie jest przedmiotem naszego webinaru, To odpowiemy pewnie offline. Dzień dobry, czy jednak przewidujemy państwo możliwość generowania pliku CSV za dzień bieżący? Dzięki temu możemy ściągnąć transakcję i już jest sobie zaksięgować. Jest CSV za dzień bieżący, tylko że nie nazywa się wyciągiem. Jest to HT. Zachęcam. Do wejścia w eksporty i tam sobie zbudowania CSV za dzień bieżący. Można to zrobić, yy, tylko że właśnie jest to historią transakcji, a nie wyciągiem. Po prostu się inaczej nazywa, ale działa. Yy, czy można drukować wyciągi alfabetycznie? Jeśli drukuję zbiorczo dla wspólnot mieszkaniowych. Sprawdzę. Nie odpowiem teraz yy, yy, o jaką alfabetyczność względem jakiego elementu chodzi. Przednio można było w jednym pliku mieć kilka rachunków. Obecnie dla każdego rachunku się osobny. Nie, nie, nie. Generuje się MT yy, dla, dla wszystkich rachunków wybranych. Jest to wyciągi bankowe i jak się wybierze te rachunki i się naciśnie, pobierz MT, to one są w jednym pliku. To zrobiliśmy. Na początku tak nie było. W styczniu, ale już w kwietniu czy maju to się pojawiło. Jest. W starej wersji systemu była możliwość generowania historii transakcji na bieżąco dnia w formacie MT940. Czy w nowej wersji będzie taka funkcjonalność dostępna? Tak planujemy to dorobić, bo Państwa głos już dotarł do nas, że to MT940 za dzień bieżący by mogło usprawnić pracę i. Prawdopodobnie to dorobimy, już zastanawiamy się, analizujemy, jak to zrobić. Yy, czy można wskazać adres e-mail, na który będą automatycznie wysyłane wyciągi? Nie, nie banki nie wysyłają automatycznie, yy, znaczy, my nie wysyłamy na e-mail automatycznie wyciągów. Będzie inna funkcjonalność, o której Państwo dowiedzą się za około dwa miesiące, która będzie mogła automatycznie yy, dostarczyć. Spowodować, że będą dostarczane do Państwa, do firmy wyciągi. Czy przelewy trzeba robić już na nowej stronie? Ponieważ jeszcze przed przedwczoraj przelew robiłem w starej. Nie. Przelewy będą dostępne w okolicach końca roku dla wszystkich. Nowe, w nowej wersji. Jeszcze Państwo musicie się w przelewach przełączać. Czy takie wyciągi mogłyby być wysyłane cyklicznie, codziennie lub raz na tydzień? Wysyłane, to znaczy generowane? Tak, wysyłane. No to też to, co powiedziałem wcześniej, będzie funkcjonalność, która będzie mogła dostarczać Państwu, czyli dostarczać do firmy takie wyciągi automatycznie. Czy przelewy trzeba robić już. No to jest to samo pytanie o przelewy. Przelewy jeszcze są niedostępne dla klientów w nowej wersji. Będą niebawem, w tym roku. Yy, będziemy niebawem zapowiadać, kiedy to będzie. Yy, czy jest możliwość automatycznego eksportu wyciągów elektronicznych do zewnętrznego systemu księgowego? Tak, yy, automatycznie, automatycznie można je wytwarzać. Yy, one będą tam w wyciągach wygenerowanych przygotowane, yy, w tym formacie jak najbardziej, yy, a potem będą dostarczane za pomocą tej nowej funkcjonalności. Opcje saldo po transakcji oraz generuj bez transakcji są dostępne tylko przy opcji typu wyciągu PDF, natomiast przy opcji MT 940 już nie ma tych opcji. Dlaczego? Dlatego, że MT 940 jest raportem, który jest zawsze za transakcje, za transakcje, za dni, w których były transakcje, zatem jednym z jego ważnych elementów jest numer. Wyciągu, więc nie ma MT940 nie będzie za, za dni puste po prostu. Proszę zaprezentować eksport plików w nowym systemie. Na końcu to zrobię. Proszę chwilę poczekać. Jak skończą się cykle pytań, to jeszcze to zaprezentuję. Czy można zdefiniować grupę rachunków, dla których można będzie pobierać wspólny plik MT 940 za wybrany dzień. Zdefiniować taką grupę. Na teraz nie, ale to jest dobry pomysł. Będziemy rozważyć, by takie coś wprowadzić, by po prostu filtr był, który wybierze te konkretne rachunki. Rozumiem. Czy można ustawić na stałe chronologię operacji na wyciągu rosnąco, najnowsze operacje na dole? Podczas pracy nim preferujemy jednak ustawienie malejące. Obecnie na koniec każdego dnia w ustawieniach w niebieskiej wersji dokonujemy zmiany ustawień, co jest jednak uciążliwe. W eksporcie będzie zawsze rosnąco zawsze, yy, dlatego jeżeli Państwo chcą to mieć jednolicie z PDF-em, no to trzeba ustawić rosnąco w systemie jeszcze niebieskim, w ustawieniach na górze w szarym pasku. Yy, proszę, aby na każdej stronie wyciągu papierowego po pobraniu i wydrukowaniu był widoczny numer wyciągu oraz data. Obecnie numer i data jest tylko na pierwszej stronie, potrzebujemy dane mieć na każdej stronie wyciągu bankowego. Yy, przyjrzymy się temu. Płatności masowe to jest, to jest już inna, inne pytanie. Czy wyciągi z lokat planują Państwo udostępnić z czasem także w go online biznes? Zastanowiłem się nad tym. Na razie nie odpowiem. Nie wiem, kiedy będziemy tym tematem się zajmować. Czy można wydłużyć czas trwania sesji? Obsługuję pięć firm i często brakuje mi czasu na przejście z jednej firmy do drugiej bez kolejnego lawowania się. Te pięć minut jest narzucone. Odgórnie przez dyrektywę. Po prostu musimy się trzymać 5 minut i tyle. Nie możemy tego wydłużyć. Wyciągi kredytowe widoczne są tylko w tej chwili w niebieskiej firmie. Czy można je już pobrać w nowej wersji? Nie, właśnie zostały wyciągi kredytowe w niebieskiej i na razie tam będą. Bardzo dobre pytanie, które wytłumaczę, że właśnie wyciągi kredytowe zostały w niebieskiej wersji. Dobrze, to jeszcze sekundkę. Ja się, no właśnie mi, mi sesja wygasła. Muszę się ponownie zalogować i zaprezentuję Państwu, tak jak obiecałem, jeszcze szybko eksport. Proszę dać mi chwilę. Wprowadzę autoryzację. No właśnie, jesteśmy. Jak się eksportuje? Eksportuje się w chmurce na górze. Właśnie kliknąłem chmurkę. Lista szablonów. W liście szablonów, jeżeli byśmy chcieli wyeksportować historię transakcji, to tutaj mamy tak, spredefiniowanych mamy kilka, kilka takich przygotowanych przez bank szablonów, ale można stworzyć własny. No to wystarczy w niego kliknąć i po prostu on przejdzie do, do wyboru. No i eksportuj, i już. Ale klient może powiedzieć, że chciałby mieć csv własną, taką, jaką lubi, jaką chce, czyli dodaje szablon sam. Mówi, jaki to jest szablon, czyli system pyta, o jaki szablon chodzi. No to ja bym chciał mieć raport, 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 już wybierzamy. Historia transakcji CSV. No, bo akurat taki omawiam. Jeżeli tak, to system mówi, jak się ma nazywać. się nazywa test. Pyta, jaki separator, jaka strona kodowa i mówi, jakie pola. Jak dodam wszystkie, to mogę je oczywiście sobie zamieniać miejscami. Przeciągając, mogę sobie część pól wyrzucić, bo mogą mnie nie interesować. Jeżeli, jeżeli sobie wybiorę, zobaczcie Państwo, jak dużo tych, tych, tych pól tutaj jest dostępnych, więc tak naprawdę wybieramy te najbardziej potrzebne, ustawiamy je w kolejności, jaka nam odpowiada, no i zapisujemy ten szablon, jak go zapiszemy. To już z niego można korzystać. Mogę go dodać też do ulubionych. On się nazywał tak, tutaj, o jest. Jak w niego wejdę, to mówię, dobrze, będzie moim ulubionym. Skoro ja go zrobiłem, to tak niech będzie. No, i tutaj się wtedy włącza taki ad hocowy filtr, ale można też ten filtr, jak go wybierzemy tutaj, to można go dodać i zapisać. Chodzi o to, żeby nie, za każdym razem nie wybierać filtra, bo może to być same obciążenia, same uznania. No, można tak robić. I to samo dotyczy też wyciągów. Można sobie wyciągi zrobić we własnym szablonie CSV i też, też pewne dane unormować. Yy, ustawić, zapisać. Yy, jak zrobię, jak wybiorę oczywiście rachunki, to mogę od razu je eksportować i, yy, na przykład taką historię transakcji z ostatnich siedmiu dni, bo taki jest domyślny filtr dla historii transakcji, mogę zrobić. Yy, akurat to będzie wszystko, czyli klikam eksport, no i system mi zrobił tą historię transakcji yy, do pliku. Tak jak sobie chciałem i tak jak sobie zażyczyłem. Czy mogę jeszcze raz prosić o odpowiedź, ponieważ umknęło mi to drukowanie alfabetyczne według nazw firm? Nie odpowiem teraz na, 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 na to drukowanie, drukowanie względem nazw firm. Muszę to sprawdzić, dlatego. Dlatego nie odpowiem teraz. Wrócimy do Państwa. Proszę zostawić kontakt i, i odpowiemy offline. Bardzo Państwu dziękuję w takim razie za, za to dzisiejsze spotkanie, że mogłem o tych wyciągach nowych w szczególności opowiedzieć. Mam nadzieję, że. Że będzie się Państwu pracowało bardzo y, przyjaźnie z naszymi wyciągami, że będą sprawnie się pobierać. Y, nad dostarczaniem będziemy pracować, żeby była jeszcze wcześniej, żeby, żeby te to, to, to wyciągi były dostępne jeszcze wcześniej. Y, trochę, trochę jesteśmy uzależnieni od przetwarzania systemu y, i tego nie przeskoczymy. Jeżeli on się będzie przetwarzał do godziny 6 rano, a tak się może zdarzyć, to, y, to wtedy. Wtedy oczywiście wyciągi będą nieco później. Tak bywa też w soboty. W soboty jest nieco później, no bo się przetwarza tydzień. Dlatego cały roboczy, dlatego, dlatego wyciągi w soboty właśnie są troszkę później. Bardzo dziękuję w takim razie. Do usłyszenia.